No już dobrze, uspokójcie się. No. W jakich salach tej uczelni są takie pomoce dydaktyczne? Tak, to jest normalnie na wyposażeniu naszej uczelni. O. Naprawdę, jakbyście rury nigdy nie widzieli. Rozumiem, że to na Wydziale Bezpieczeństwa. Tak. No więc, słuchajcie, co ja będę tutaj dużo mówił? Mamy teraz największy rekwizyt. Proszę. Prosimy, by... Pokaz jakiś. Prewestem jakiś może. To może to. Wiecie, przy czymś takim to naprawdę ciężko ustać. No kto z was się nie giba przy odkurzaniu na przykład, jak sobie rurę wyciągnie? Każdy. Słuchajcie, artystka, która sprowadziła ten rekwizyt, najprawdopodobniej przywiozła go jakoś przez granicę. Myślę, że nikt nie wiedział, co to jest. Zostało to przewiezione w samochodzie firmy instalacyjnej Wodkan. No i mamy to. Mamy to, a użytek z tego zrobi ciesząca się tytułem mistrzowskim w gimnastyce studentka pierwszego roku filologii angielskiej, specjalistka od tak zwanego pole dance'u, Olcha Bajdiuk. My, 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 my,
Piotra Bajdy. O, to będzie. Przejdźmy tutaj może go. I Magda, widzę, mam mikrofon. Ja najpierw chciałam ci bardzo podziękować za odwagę, ponieważ może taki osobisty apel teraz będzie mój. Pole dance. Cały czas stereotypowo się kojarzy, natomiast jest to bardzo, bardzo ciężka praca. Wiem, bo sama próbowałam. Wymaga ogromnej siły mięśni. Ciężko naprawdę. To wnieść w ogóle. Znieść. Trzeba mieć niebywale silne mięśnie rąk, nóg i brzucha, grzbietu. Generalnie całe ciało jest bardzo mocno zaangażowane. A jednocześnie, żeby to wyglądało... pięknie. To trzeba mieć siłę po prostu. Jeszcze tylko nad gracją trzeba popracować troszkę. Znaczy to do Łukasza, nie? Tak, to do Łukasza. Trzeba być jednocześnie bardzo dobrze rozciągniętym, żeby to wyglądało pięknie. I no, pokazałaś nam, bardzo się cieszę, że to było na tak wysokim poziomie, bo było. I dzięki temu zobaczyliśmy, że to nie musi być mieć jednego kontekstu, tak? To po prostu może być piękny pokaz umiejętności ludzkiego ciała. Dziękuję. Dziękuję.